okresie od maja do końca września 2015 roku odbyło się 19 spotkań, w ramach których dzieci z gminy Lubawka mogły uczestniczyć w atrakcjach projektu Kucyk jest dziecięcym marzeniem, które możemy spełnić. Projekt ten był zrealizowany m.in. dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Przymierze imienia opata Bernarda Rossy w Lubawce, dzięki uprzejmości i współpracy z Domem Kultury w Lubawce. Z niektórych atrakcji projektu skorzystali również wszyscy chętni, również turyści, którzy w okresie letnim bardzo licznie odwiedzają nasze miasto. Projekt był zachętą przede wszystkim dla całych rodzin do wyjścia z domu, do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, w otoczeniu przyrody, środowiska naturalnego i przyjaznych kucyków. Główną atrakcją projektu były przejażdżki kucykami, jednakże chcieliśmy, żeby do wspólnego przeżywania, doświadczania, przeżywania nowych wrażeń również dołączyli się rodzice, którzy bardzo chętnie uczestniczyli ze swoimi pociechami w różnego rodzaju turniejach sportowych, grach zręcznościowych i bardzo chętnie razem ze swoimi dziećmi bawili się. Nasz projekt to Przez historię do integracji. Dzięki temu projektowi mogliśmy lepiej się poznać jako mieszkańcy Ogorzelca i zrobić coś dla wspólnej korzyści. Zorganizowaliśmy szereg różnych imprez, które zostały w naszej pamięci. Najbardziej zapamiętaliśmy spotkanie pod tytułem Zagrajmy w zielone, a gra terenowa Szukanie kwiatu paproci okazała się strzałem w dziesiątkę. Dzięki takim imprezom mogliśmy się lepiej poznać. Efektem naszych wszystkich spotkań jest to, że powstało miejsce, w którym każdy z nas znajdzie coś dla siebie. Mianowicie park z mnóstwem kwiatów, krzewów ozdobnych, a także owocowych. Do tego miejsca do odpoczynku, zarówno aktywnego, jak i biernego, w postaci ławeczek, grilla, czy też polany z miejscem na ognisko, gdzie można nocować pod namiotami. Dla miłośników historii także znajdzie się coś ciekawego, czyli pomnik z I wojny światowej, którego krótką historię można poznać, czytając tablicę informacyjną. Głównym celem naszego projektu było rozwinięcie oferty turystycznej dwóch wsi, Pisarzowic i Czarnowa, poprzez zaangażowanie mieszkańców, głównie młodzież i osoby z branży turystycznej, w stworzenie wydawnictw w formie questów i tablicy miejscowości. Zgodnie z założeniami odbyło się 8 spotkań, na których uczestnicy poznali walory przyrodnicze i kulturowo-historyczne swoich wsi. To pozwoliło im na stworzenie dwóch questów, mini przewodników turystycznych i projekt tablicy miejscowości dla Pisarzowic, który następnie wykonała i wymalowała nasza mieszkanka Magdalena Woźniak. Wspólne warsztaty młodzieży i dorosłych pozytywnie wpłynęły na integrację i poznanie się tych osób. Obie grupy wzajemnie mogły się od siebie uczyć. Został wykorzystany potencjał młodzieży, ich umiejętności oraz doświadczenie osób zajmujących się turystyką. Zajęcia warsztatowe nie tylko pozwoliły nabyć nowych umiejętności, ale również pozwoliły na spędzenie wolnego czasu w sposób atrakcyjny i ciekawy. Opracowane mini przewodniki turystyczne, mamy nadzieję, zwiększą zainteresowanie Pisarzowicami i Czarnowem wśród turystów odwiedzających nasz teren. Głównym celem realizacji projektu było wykorzystanie lokalnych zasobów miejscowości Lubomin do stworzenia atrakcyjnego miejsca integracji i rekreacji dla lokalnej społeczności. Reaktywacja terenu boiska poprzez zasadzenie trawy, ozdobnych krzewów, zamontowanie drewnianych ław ze stołami oraz koszy na śmieci miały sprawić, iż miejsce to będzie stanowić nasze wspólne dobro, wizytówkę naszej wsi, miejsce, z którego mogą korzystać wszyscy, ale i wszyscy będą czuć się za nie odpowiedzialni. Na zakończenie projektu zorganizowany został festyn rodzinny, na którym osoby najbardziej zaangażowane otrzymały drobne upominki, a dla wszystkich przygotowane były przekąski z grilla i napoje. Uczestnicy brali udział w konkurencjach sportowych oraz zabawach grupowych prowadzonych przez animatora. Społeczność Lubomina uzyskała miejsce stanowiące centrum aktywizacji, umożliwiające ciekawe spędzenie czasu wolnego, uzyskała okazję lepszego poznania się i zacieśnienia więzów sąsiedzkich poprzez wspólną pracę. Włożone zaangażowanie procentuje obecnie większą dbałością o wspólny teren, szczególnie wśród młodzieży.
W czasie projektu robiliśmy m.in. warsztaty kulinarne, warsztaty rękodzieła ludowego, warsztaty muzyczno-taneczne. Przede wszystkim największą popularnością cieszyły się przez całe lato, przez całe wakacje warsztaty kulinarne, gdzie przychodziło mnóstwo ludzi, starszych, młodszych. Ogólnie całością finału tego wszystkiego był niesamowity finał wesela na chełmskim rynku, tworzący niezapomniane oczywiście, jakby nie było, przeżycie dla chełmszczan, a przede wszystkim, gdzie ludzie przyjechali z całego Dolnego Śląska, zespoły ludowe, i przekazywaliśmy, my jako starsi, przekazywaliśmy młodszym tradycję wesela tutaj u nas na chełmskich okolicach, gdzie bawiliśmy się do samego wieczora. Myślę, że kilka zespołów, które przyjechały, to aż z Wrocławia, bo co niektórzy byli, i ludzie mogli zobaczyć, tak jak naprawdę bawią się u nas w Chełmsku na naszym weselu. Projekt Artmania zakłada, że w każdym z nas kryje się jakiś potencjał kreatywności i każdy z nas może go wyzwolić. Tylko my boimy się słyszeć takiego głosu, boimy się w ogóle niezrozumienia. I projekt Artmania miał pomóc nam otworzyć się, pomóc te wszystkie jakieś talenty odkryć, bo każdy widzi świat inaczej i ten inny sposób postrzegania rzeczywistości możemy wyrazić. Bo Van Goghiem trzeba się urodzić, ale przyzwoitym artystą może być każdy, jeżeli będzie ciężko pracował. I warsztaty Artmania trwały 3 miesiące tutaj w Ciechanowicach. Pracowaliśmy w różnych technikach: malarstwo, rysunek, ceramika, witraż, mozaika szklana, dekupaż, kolaż. I po tych 3 miesiącach zorganizowaliśmy wystawę, gdzie było widać, jak po prostu przełamywały się. Wszystkie osoby coraz lepsze prace tworzyły i myślę, że wystawa naprawdę była świetna. Wiek uczestników od 5 do 85 lat. I to chyba jest też sedno tych warsztatów, bo sztuka to świat bez metryki. Tu wiek nie ma żadnego znaczenia. W każdym momencie życia możemy zacząć działać. I jeszcze jedno takie duże wydarzenie, które zorganizowaliśmy, to był plenerowy wypał raku. Wypał starą techniką japońską, gdzie gorące przedmioty ceramiczne są wyjmowane z pieca i trafiają do materiału redukcyjnego i potem są schłodzone w wodzie. To wszystko działo się na oczach widza, więc oprócz tych osób zaangażowanych w warsztaty, wszyscy mieszkańcy, wszyscy chętni mogli przyjść na taki duży performance. Grupa uczestników samych warsztatów to około 50 osób i frekwencja na każdych zajęciach praktycznie było tyle osób, więc uważam, że to jest duży, duży sukces. No i mam nadzieję, że te warsztaty wydadzą plon obfity w postaci kolejnych świetnych prac. Sokołowsko posiada wieloletnie tradycje, jest miejscem o wyjątkowym położeniu, konsekwentnej architekturze z dużą ilością terenów zielonych, szlaków turystycznych i obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków. Miasteczko pretenduje do miejsca rozwijającego się turystycznie. Mieszkańcy przekonani o jego wyjątkowości często zapominają, że mając idealne warunki do rozwoju i do promowania Sokołowska, konieczna jest odpowiedzialność społeczna za przestrzeń publiczną. Zaprowadzenie polityki zagospodarowania terenu, prac społecznych mogących uporządkować przestrzeń Sokołowska, kierowanych przez osoby z odpowiednim wyczuleniem na przede wszystkim sprawy estetyczne. W projekcie Zachwyć Sokołowsko, Zawstydź Sokołowsko chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na odpowiedzialność nas wszystkich mieszkańców Sokołowska za wspólną publiczną przestrzeń. W warsztatach fotograficznych projektu wzięły udział dzieciaki z zespołu szkolno-przedszkolnego imienia Janusza Korczaka. Młodzi pod okiem profesjonalisty brali udział w plenerze fotograficznym. Głównym celem projektu była integracja mieszkańców naszej miejscowości poprzez realizację wspólnych działań, do których została wykorzystana magia Świąt Bożego Narodzenia. W projekcie wzięli udział uczniowie z naszej szkoły, osoby dorosłe, seniorzy, mieszkańcy naszej miejscowości, a także pensjonariusze zakładów opiekuńczo-leczniczych. Nasze działania to było głównie warsztaty rękodzielnicze, w trakcie których wykonywaliśmy ozdoby choinkowe oraz okolicznościowe kartki dla tutejszych chorych z zakładów opiekuńczo-leczniczych. Zorganizowaliśmy spotkania przedświątecznych, których tematyka dotyczyła tradycji bożonarodzeniowych dawniej i dziś.
zorganizowaliśmy wypiek ciast i ciasteczek świątecznych w zaprzyjaźnionej kawiarence w Sokołowsku. Zebraliśmy od starszych uczestników projektu przepisy na świąteczne wypieki i wydrukowaliśmy książeczkę kulinarną pod tytułem Świąteczne wypieki. Zorganizowaliśmy gminny przegląd kolęd i pastorałek oraz kiermasz bożonarodzeniowy w palmiarni Biały Orzeł w Sokołowsku. Chcieliśmy poprawić jakość życia mieszkańców naszej wsi poprzez polepszenie sprawności fizycznej. Kontynuując wysiłki w popularyzacji czynnego spędzania czasu, rozszerzono ofertę zajęć rehabilitacyjnych o Nordic Walking. Po wytyczonych wspólnie trasach pod kierunkiem instruktora maszerowała młodzież, seniorzy i przypadkowi turyści odwiedzający Krzeszów. Na finał wędrówek została zorganizowana impreza sportowa Trzeci Maratonik Betlejemski. Radość, przyjemność i satysfakcja z uczestnictwa to najczęstsze opinie wyrażane przez uczestników, zarówno tych młodych, jak i znacznie starszych, na mecie, którą wyznaczono na krzeszowskim balatonie. W ramach tego naszego projektu odbyły się 13 września 2015 roku dożynki krzeszowskie na placu przy Bazylice. Pracowały na sukces optymistki aż przez 3 dni. Zaproszono do udziału producentów lokalnych produktów, serów, miodu i jego przetworów. Bardzo liczni turyści, mieszkańcy Krzeszowa i okolicznych wsi tłumnie odwiedzali nasz długaśny namiot, pochłaniając przygotowane produkty. Nasz projekt polegał na zintegrowaniu międzypokoleniowym mieszkańców wsi Struga. Do tego celu wykorzystaliśmy 725. rocznicę powstania naszej miejscowości. Udało się nam zachęcić kilkunastu mieszkańców do zorganizowania tych obchodów, ale ostateczne rezultaty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. W pierwszej części obchodów spotkaliśmy się na plenerowym spotkaniu teatralnym Noc Kupały. W spektaklu wystąpiły dzieci ze Strugi, które wcześniej uczestniczyły w specjalnych warsztatach. Tego niezwykłego dnia przyszło na spotkanie ponad 300 osób, ze wsi liczącej 850 mieszkańców. W drugiej skupiliśmy się na konkursach historycznych związanych z naszą wsią i wspólnych przygotowaniach do dożynek. Pletliśmy wieniec dożynkowy, zwiedzaliśmy pałac w Strudze i zasypywaliśmy dzielące nas różnice zdań. W końcu spotkaliśmy się na kulminacyjnym spotkaniu obchodów, otwarciu wystawy z okazji 725-lecia Strugi. Podsumowaliśmy konkursy dla dzieci i dyskutowaliśmy, oglądając kolejne plansze opisujące niezwykłe historie z naszej wsi. Projekt Aktywność receptą na wiek wpłynął na aktywność fizyczną i społeczną seniorów i ludzi starszych, nie tylko zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu. Coraz częściej zauważa się seniorów uprawiających Nordic Walking i korzystających z siłowni zewnętrznej. Przeprowadzona prelekcja przez dietetyczkę panią Paulinę Augustyn wskazała seniorom, jak dobrze i prawidłowo się odżywiać, natomiast pani doktor Iwona Chorabik-Ostrowska wskazała, jak zapobiegać ciężkim chorobom cywilizacyjnym. Na poprawę kondycji seniorów dobrze wpływa także wyjazd na basen, gimnastyka w wodzie, pływanie i masaże wodne. Spotkanie w gminnej bibliotece z pisarką panią Nikę Farida, autorką książki Panna Młoda, było okazją do zapoznania z kulturą i obyczajami Iraku. Niezapomniane wrażenie wywarło na nas obejrzenie panoramy racławickiej wspaniałego dzieła Kossaka. Seniorzy angażowali się również w działanie na rzecz społeczności lokalnej poprzez czynny udział w imprezach organizowanych przez Urząd Gminy, takich jak dożynki i sportowy turniej gmin. Ważnym działaniem na rzecz innych jest współpraca z Domem Małego Dziecka w Wałbrzychu. Podczas odwiedzin bawimy się z wychowankami, fundujemy artykuły żywnościowe, higieniczne, środki czystości oraz zabawki i ubranka. Mieszkam na wsi w Starej Białce. Jest to malownicza wieś położona między górami.
Jest to rolnicza wieś, zajmujemy się typowo rolnictwem, hodowlą krów. Nazwaliśmy się Zagłębie Mleczarstwa, krainą mlekiem płynącą. Ponieważ wieś jakby oddalała się od pozostałych wsi, stworzyliśmy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stara Białka i w ramach tego stowarzyszenia w tym roku powstał projekt Dniowy Plac Zabaw. W ramach projektu powstał Dniowy Plac Zabaw. Był to projekt typowo dla dzieci, które miały skromny plac, a obecnie mają malowniczy domek ze zjeżdżalnią. W koło obsadziliśmy na skarpie, która była nieużytkiem, posadziliśmy dynie. Okazały się przepiękne, widać je w tle z tyłu za mną. A cały projekt zakończyliśmy zabawą taneczną integrującą naszą wieś. Klub Integracji Społecznej w Strudze napisał projekt pod tytułem Odlotowe Czarownice, który został zrealizowany w 5 miesięcy. Dzięki projektowi zostały stworzone i odbyły się warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych z terenu gminy Stare Bogaczowice. Odbyły się także dwa plenery malarskie w Zamku Świny i w Pałacu w Strudze. Cały projekt został podsumowany imprezą, czyli wystawą pod tytułem Czarownice na zamku. Na wystawie były pokazane prace, czyli obrazy dzieci ze wszystkich świetlic. Impreza podsumowująca projekt w postaci wystawy pod tytułem Czarownice na zamku pokazała wszystkim wspaniałe możliwości twórczości malarskiej dzieci. Na imprezę przyszła bardzo duża ilość osób, czyli w postaci mieszkańców gminy Stare Bogaczowice. Na naszą sugestię większość osób na wystawie przebrała się w stroje. Projekt Zielone Dłonie, projekt realizowany przez Sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze. Jest to taki projekt, który ma na celu takie trochę zachęcenie ludzi do wspólnego wyjścia w teren, po to, żeby odwiedzić, zobaczyć jakieś ciekawe miejsca przyrodnicze w naszej okolicy, żeby posprzątać śmieci, które w tych miejscach niestety często zalegają, też edukować na temat tego, jak te śmieci zbierać, dlaczego te śmieci są niebezpieczne dla środowiska, ale przede wszystkim spędzić miło czas, poznać tą naszą przyrodę okoliczną, zobaczyć też ludziom, pokazać i właściwie ciekawo spędzić czas, niż siedzieć tak cały czas w domu. W ramach tego projektu odwiedziliśmy kilka takich, w ramach 8 wycieczek odwiedziliśmy takie najciekawsze miejsca w okolicach Lubawki, Kamiennej Góry. Między innymi na przykład okolice rezerwatu Kruczy Kamień, Grzbiet Lasocki, również tutaj okolice Krzeszowa. Także w kilku takich bardzo ciekawych miejscach byliśmy. No zbieraliśmy śmieci, no zwykle niestety tych śmieci było bardzo dużo, więc było co robić. Ale też takim plusem tych naszych wyjść było to, że była to okazja do spotkania wielu fajnych ludzi, a też do takich ciekawych znalezisk przyrodniczych, bo parę takich rzeczy nam się udało przy okazji znaleźć, także myślę, że projekt bardzo ciekawy, bardzo udany. Od czerwca do października zorganizowaliśmy w naszej małej, niewielkiej wsi Przedwoju w powiecie kamiennogórskim 4 różnorodne imprezy, które miały na celu aktywizację mieszkańców. Pierwsza impreza to była Jasna Noc w Przedwojowie i udekorowaliśmy bardzo kolorowo wieś. Druga impreza to były wakacyjne stoły, gdzie taką innowacyjną techniką rzeźbiliśmy w owocach. Trzecia impreza była taka trochę dla ducha i natchnęło nas na wystawę prac lokalnych artystów i tych osób, które są też między innymi związane z Przedwojowem. I ta czwarta to było takie z jednej strony tradycyjne, ale tak naprawdę bardzo wesołe spotkanie i pieczenie ziemniaka. Witajcie! W tamtym roku Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich realizowało projekt Posiady przy wełnie. Chcieliśmy pokazać syćkim, jako to z drzewiej z tą wełną bywało. Na początku baca przynosił wełnę łodłowiec, ale ona najczęściej była łuba brano, jako tu widzicie. Najpóźniej trzeba ją było wyprać, a kiedy się już ją wyprało i wysusyło, tej trzeba ją było wycesać. Na początku baby cesały taką ręczną gręblarką małą, a później, kiedy już uzdajały mechaniczną,
Te jedną rączką podawały tu wełnę, zaś drugą kręciły na wał. A kiesie już wełna nawinna, w te takim szpikulcem ściągały, no i dawały do bab, co już robiły na kołowrotku. No i baby rozpędzały kołowrotek i w te jedną rączką podawały i kręciły i tak osto ta nitecka powstawała. A kiedy już miały takie nitecki, w te ją dawały na młotowidło, jako tu widzicie. A kiedy już na młotowidle nawinęły, w te robiły kłębecki. No a z kłębecków to jako stawicie szkarpety, sweterki, salicki czy rękawicki. No i tak oto z tą wełną było. Projekt składał się z 4 etapów. W pierwszym etapie uczyliśmy się, jak może być, czyli były szkolenia dla mieszkańców Starych Bogaczowic oraz pogadanki i szkolenie w zespole szkół, jak nasadzać rośliny i o roli roślin w życiu człowieka. W drugim etapie pojechaliśmy na wyjazd studyjny do ogrodu w Wojsławicach, gdzie zobaczyliśmy, jak może być naprawdę pięknie, jak wyglądają pięknie nasadzone rośliny. W trzecim etapie projektu zakupiliśmy rośliny i zaczęliśmy nasadzać nasze zaplanowane wstążki. W projekcie zaplanowałyśmy 5 ciągów nasadzeń, ale projekt zyskał takie zainteresowanie. Mieszkańcy chcieli, żebyśmy w wielu innych miejscach nasadzali. W rezultacie nasadziliśmy 8 ciągów roślin. Czwartym etapem projektu było oczywiście podsumowanie. Odbyła się impreza podsumowująca, na której była wystawa prac dzieci. Z tych prac przygotowałyśmy certyfikaty dla opiekunów zieleni. Wręczyłyśmy około 30 takich certyfikatów, czyli osobom, które zobowiązały się dbać o te rośliny. Takim najbardziej ciekawym, spektakularnym naszym osiągnięciem to było nasadzenie 200 tulipanów przez przedszkolaki z przedszkola w Starych Bogaczowicach, które w centrum wsi na wiosnę na pewno pięknie rozkwitną.